Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, Czyśiczem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Gagarina. Pod nami znajduje się zespół przestankowy Sielce I to właśnie w tym miejscu będzie kończyć się trasa tramwajowa. Nie będzie ona jakkolwiek przecinać Czerniakowskiej. Dalsza trasa tramwajowa jest planowana na inwestycje później, ale o tym na sam koniec filmu, bo też powiem o przyszłości, natomiast najpierw o tym, co jest aktualnie realizowane. Sam tramwaj na Gagarina to nie tylko i wyłącznie nowa trasa tramwajowa o długości kilometr. To również nowy kolektor mokotowski bis, który powstaje właśnie na dole o długości mniej więcej kilometr 200 metrów i średnicy 2,8 i metra. O nim dokładnie i jak wygląda w środku pokazywałem Wam to już mniej więcej kilka miesięcy temu, więc jak chcecie to możecie poszukać i zobaczycie jak to wszystko wygląda tam na dole pod ziemią. Natomiast w w pierwszym odcinku głównie opowiem wam o tym, co się znajduje na powierzchni. A na powierzchni będą dwa nowe przystanki tramwajowe, autobusowe pozostaną tak samo jak były w tych wszystkich miejscach, czyli będzie ich o jeden więcej niż tramwajowych, no i na całej długości będą oczywiście nowe jezdnie, nowy układ drogowy, jak i również nowe ścieżki rowerowe czy chodniki i drzewka, oczywiście. Tak to wygląda w tym miejscu przy pierwszym skrzyżowaniu z ulicą Czerską, która tutaj się znajduje. Nowe wloty mają już nową jezdnię, jak i również mają też nowe zjazdy dowodowe, które są tutaj budowane. O ile same zjazdy dowodowe jeszcze nie mają asfaltu, jak i również całe nowe ciągi dowodowe, to tyle możemy zobaczyć, mniej więcej jak będą wszędzie wyglądać i gdzie się będą znajdować. Tutaj następnie widzimy nowe tatowisko tramwajowe, które już powstaje. Jest po części betonowane w różnych miejscach. Jak możecie zobaczyć, to jest typowe tatowisko nowoczesne, które teraz jest satelizowane z zielonym tatowiskiem czyli będzie po prostu na nim to schodnik. I w ten sposób to się wszystko tutaj zazieleni. Natomiast po prawej stronie widzimy kolejne skrzyżowanie z ulicą Iwicką tym razem. Tutaj będzie wlot tylko i wyłącznie z ulicy Iwickiej od strony południowej. Od strony północnej będzie zawrotka i wyjazd dla rowerzystów w tąże ulicę, a tutaj również będą wjazdy dla towarów po dwóch stronach ulicy, aby można było to zrealizować bezpiecznie. Co ważne, ścieżki rowerowe na całej ulicy Gagalina powstają. Będą one po stronie północnej, czyli teraz patrząc na prawą stronę ekranu. Znajdują się pomiędzy drzewkami i całkiem urokliwa ta trasa rowerowa w tym miejscu się zrealizuje. Wcześniej tam był chodnik, teraz właśnie w większości miejsc będzie ścieżka rowerowa. A tu, na dalszym odcinku, widzimy kolejne nowe tam tramwajowe, które tutaj powstaje. Jak widzimy, aktualnie są poustawione szyny na takich bloczkach i w niektórych miejscach już jest przygotowanie powoli do betonowanie, a następnie jak już to będzie zabetonowane, będzie można to po prostu połączyć w jedną całość, a ostatnim elementem do układania to będzie oczywiście sam rozchodnik. Tu widzimy dalej też, że są realizowane prace już właśnie przy wyrównywaniu pod nową jezdnię, gdzie już zakończyły się prace przy budowie kolektora i całego, całego przekładania sieci podziemnych, bo to wszystko też jest tutaj realizowane. W tym miejscu będzie nowy przystanek tramwajowy, czyli przystanek Sielecka. Przestanki tramwajowe będą się znajdować po skrzyżowaniu. Czyli najpierw tramwaj przejdzie przez skrzyżowanie, a następnie też się na przestankach tramwajowych. Czemu w ten sposób to jest realizowane? A już tłumaczę. Tramwaje, jeżeli przejadą najpierw przez skrzyżowanie, mogą to zrobić szybciej, bo pr projekt, który jest realizowany dla tramwajów trzaskich. Tak pozwala im zrealizować to, żeby najpierw przejechać skrzyżowanie, miały zielone światło, a następnie obsłużyć pasażerów i jechać już dalej prosto na dalszym prostym odcinku bez sygnalizacji świetnej. W ten sposób tramwaje będą mogły tę trasę pokonać szybciej. I oczywiście taki jest cel tych przystanków, które znajdują się po przeciwległej stronie od wlotu dla tramwajów. Tak to jest zrealizowane, a tutaj na dalszym odcinku widzimy też już nowe torwisko tramwajowe, jak i również prace jeszcze wodociągowców, którzy jak widzimy tutaj niedługo będą musieli ich coś kopać trochę głębiej. Bo tam zaczynają już tego typu realizacje prac. Tu widzimy kolejną, yy, kolejny przysnak autobusowy po prawej stronie się znajdował, a tu już jest nowe tarowisko tramwajowe bezpośrednio w kierunku ulicy Spacerowej. No i tak, tutaj nawet już po części zielone elementy się pojawiają, bo na częściach pomiędzy todowiskiem a nowymi jezdniami. No i super od sieci trakcyjne. Na całej długości możemy je zaobserwować. I tutaj zaczyna się budowa tramwaju już do Wilanowa. Co ważne, tramwajna Gagarina nie realizuje jakichkolwiek przystanków spacerowa. To, to oznacza, że wszystkie tory, które są e, i zjazdy na e, skrzyżowaniu ulicy Spacerowej, Belwedeckiej. I Gagarina nie są realizowane przez tą inwestycję, tylko przez tramwaj do Wilanowa. Więc wszystkie tory, jak i również przystanek Spacerowa w kierunku ulicy Gagarina będzie realizowane przez firmę Budimex, która realizuje właśnie tamtą inwestycję. I tutaj to się robi niezależnie od nich. Co prawda są plany, aby faktycznie tramwaj na Gagarina Puścić trochę szybciej niż sam tramwaj do Wilanowa, ale zobaczymy jak to zostanie zrealizowane. Bo jak widzicie tutaj już nowe terwisko jest. Nowe jezdnie pojawiają się, jak i również odsupy od sieci trakcyjnej. Co oznacza, że to, ta inwestycja będzie gotowa trochę szybciej. Całość realizacji była przewidziana na 41 miesięcy. Natomiast zakończenie jest mniej więcej na początek przyszłego roku. Tramwaj do Wilanowa z kolei zakończy się mniej więcej w połowie przyszłego roku. Więc tutaj mamy trochę rozbieżności. Ale najprawdopodobniej odcinek na spacerowej do Gagarina będzie puszczony wcześniej niż sama nowa trasa tamwajowa do Wilanowa, która ma zostać oddana do użytku mniej więcej w połowie przyszłego roku, a w kierunku pętli na Świętego Bonifacego, tam pętla tramwajowa będzie oddana do użytku mniej więcej pod koniec 2024 roku. Czyli pod koniec przyszłego roku. Natomiast tak wygląda mniej więcej ta cała inwestycja. Jak widzicie powstają nowe tory tramwajowe, nowe ścieżki i chodniki też już są realizowane i w niektórych miejscach, gdzie już nie są realizowane prace podziemne i można wszystko robić już na górze, tak jak to będzie docelowo, powstają nowe jezdnie i pozostałe wszystkie elementy. Niedługo też się zmieni organizacja ruchu, ale to będzie na bieżąco, Będę na bieżąco informować o tym, oczywiście Was zmniejsza z tym, więc jak coś to po prostu zachęcam Was do wciśnięcia subskrybuj, abyście tego nie przegapili. Tu przy okazji widzimy składzik nowych latarni, które będą się tutaj znajdować i będą rozstawione mniej więcej na całej długości latarni i elementów od sygnalizacji świetnej. Natomiast tak to wygląda ta cała inwestycja. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny znaczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ale spokojnie, jeszcze nie kończymy, bo na koniec będzie element, o którym powiedziałem przed chwilą i wcześniej czyli tramwaj, kierunek siekierki. bo to jest inwestycja, która się kończy na Czerniakowskiej. Nie jedzie bezpośrednio do siekierek. Natomiast sama trasa będzie w przyszłości przedłużona, tak by mieszkańcy siekierek dostali w końcu trasę tramwajową. Na razie to się nie dzieje, bo inwestycja kończy się na Czerniakowskiej, gdzie kończy się nowy kolektor mokotowski bis. Było totalizowane wspólnie przez tramwaje warszawskie i w ten sposób ta inwestycja mogła zostać zrealizowana jednocześnie i nie trzeba było dwa razy tego rozkopywać wszystkiego. A tego również tramwaj nie na drugą stronę ulicy Czerniakowskiej. Natomiast to się zmieni w przyszłości. Jak widzicie, rezerwa pod tramwaj w tym miejscu jest na Alei Polski Walczącej i trasa tramwajowa będzie stąd biec bezpośrednio do trasy Ciekietekowskiej, czyli do Alei Józefa Beka. W ten sposób ta trasa tramwajowa połączy Siekierki, ale nie wjedzie bezpośrednio w nowe osiedla, bo nie będzie skręcać nowa trasa tramwajowa w kierunku ulicy Bałtyku, Batalionu AK Bałtyk. Także jak coś, nie przewidujcie, że tramwaj tutaj właśnie skręci w lewo. On pojedzie dalej do trasy siekierkowskiej w najdalszej trasie, choć bardzo możliwe, że trasa tramwajowa cała zakończy się mniej więcej właśnie Gdzieś na środku jezdni Alei Polski Walczącej przy skrzyżowaniu z ulicą Batalionu AK Bałtyk. Także ta trasa tramwajowa jest przewidziana do realizacji do 2050 roku. Ale kiedy dokładnie będzie realizowana, tego Wam nie powiem, bo na razie nic jeszcze nie jest realizowane przy tej inwestycji. Jakiekolwiek prace projektowe, to wszystko jeszcze się nie zaczęło. Idę do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!